Dla wielu z nas Afryka jawi się jako piękny kontynent, bogatej i zróżnicowanej kultury oraz dzikiej przyrody. Istnieje jednak drugie, czarne oblicze Afryki, kontynentu biedy, ubóstwa, wojen oraz kryzysów humanitarnych. Studentki drugiego roku stosunków międzynarodowych zorganizowały prelekcje oraz grę Exit Room dla młodzieży licealnej, która chce poznać różnorodność oraz dysproporcje panujące w tym pięknym, ale często pomijanym i marginalizowanym przez wielu regionie świata. Pierwszym prelegentem był profesor Robert Kłosowicz, historyk stosunków międzynarodowych, afrykanista, który prowadził badania terenowe w 20 państwach afrykańskich. Jestem osobą, która bardzo stara się nie rozsiewać takiego czarnego scenariusza obrazu Afryki. Na przykład nie chcę, żeby to był obraz taki czarno-biały. Że z jednej strony mamy Afrykę kamerami National Geographic i mamy właśnie słonie, akacje afrykańskie, żyrafy, ale też nie chcę pokazywać Afryki jako takiego kraju bez nadziei, nędzy, biedy, wojny, AIDS, malarii. To są problemy, z jakimi się te społeczeństwa borykają, ale prawda leży po środku. Obraz Afryki jednak z każdym rokiem się polepsza i tam jest lepiej. Edukacja na poziomie podstawowym już w większości państw afrykańskich jest realizowana. Programy opieki zdrowotnej, na przykład walka z malarią, z żółtą febrą, też odnosi coraz większe efekty. Jak wygląda chrześcijaństwo w afrykańskim wydaniu? To jest tak zwane afrochrześcijaństwo. Na pewno różni się taka msza w kościele afrykańskim od naszych w rzeczywistości polskiej, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego statycznego uczestnictwa we mszy. W kościele afrykańskim kościół musi tańczyć. Tańczy jeszcze przed rozpoczęciem mszy, tańczy praktycznie całą mszę i po. Afrykańczycy uwielbiają taniec i wyrażają się przez taniec. Główną atrakcją przygotowaną dla uczestników była gra Exit Room Afryka, która polegała na wydostaniu się z zamkniętego pokoju, co było możliwe tylko przy wykonaniu szeregu zadań o tematyce afrykańskiej. Exit Room Afryka to właściwie było takie spontaniczne pociągnięcie projektu, który już był, bo się z Exitem nie umiemy rozstać, bo uważam, że jest to bardzo nośny, bardzo uniwersalny i przede wszystkim atrakcyjny temat. Bo Exit Room polega głównie na współpracy. Można nie mieć wiedzy merytorycznej, ale umiejętnością współpracy i wyszukiwania tych informacji w danym pokoju jesteśmy w stanie go przejść. Macie godzinę czasu, jak skończycie po pierwszym 10 punktów, po drugim 20, po trzecim 30, jak skończycie całe 40 punktów. Ogólnie sam projekt mi się bardzo podobał, no i chętnie bym w przyszłym roku też na niego przyjechał.